Koło Klikowa, niedaleko miejscowości Ruszów, w lesie rozbił się jednoosobowy szybowiec z niemieckim oznakowaniem. Pilot awionetki nie żyje, najprawdopodobniej leciał sam, potwierdza to starsza sierżant Aleksandra Jaszczuk, rzeczniczka żagańskiej policji. Nieznana jest narodowość pilota. Pierwsze na miejsce wypadku dotarło pogotowie i policja z Iłowej. Chwilę później dojechała ochotnicza straż pożarna z Ruszowa. Trwa ustalanie przyczyn katastrofy. Informacje ze zdjęciami podał wędrowiec ruszowski na swojej stronie internetowej ruszów+1.blogspot.com.